I udało jeszcze się zaprezentować PowerLED-a full spectrum. PowerLED tutaj, no, standardowy PowerLEDzik, jaki możemy zakupić również w innych barwach, czy to biały, zimny, niebieski, czy czerwony i tak dalej. Tyle, że ten ma akurat właśnie to full spectrum. I zobaczcie na różnicę wielkości tych LEDów. Jest naprawdę ogromna. Jest to LED 5-watowy, ten LED jest 10-watowy. Jest naprawdę ogromna różnica w ilości światła, które dawają. Też sama po prostu wielkość tego LEDa, no, jest, no, wiele większa. Grubość LEDów zbliżone. Jednak tutaj grubość tego koba to jest około 4,4 mm. Power LED to jest około 5 mm, więc też jest dosyć wysoki. To, co wcześniej wspominałem, też może utrudnić mi to zmontaż w mojej tej belce, którą posiadam, ale też te po prostu te rynny, które są w tym aluminiowym moim profilu, są zbyt wąskie, żeby tam też te LEDy wlutować razem z tymi podkładkami, które są, czyli takimi tymi gwiazdkami, które też tutaj już Wam prezentuję, jak one wyglądają. Też one są potrzebne do przymocowania tych Power LEDów. Tutaj Wam zaprezentuję dosyć szybko tego LEDa, jak on świeci, z tego względu, że mam zbyt mocny zasilacz do tego LEDa, LEDa COP, i one bardzo szybko się spalą, jeżeli je nie odłączę. I już Wam pokazuję też, jak świeci sobie ten Power LED. Jest też bardzo duża intensywność tego światła, to więc w małej takiej LEDzie, jeżeli też nie macie miejsca w swoich belkach na zastosowanie takiego dużego koba, ani też mocnego dosyć zasilacza, no to można zastosować sobie takiego PowerLEDa. Bardzo mocno się nagrzała ta LEDa, nawet przez tą chwilkę, którą podłączyłem. Jednak ten zasilacz jest o wiele za mocny. Też musicie pamiętać, że z tego, co akurat, no, nie jestem jakimś wielkim znawcą, ale do PowerLEDów są specjalne zasilacze, tak zwane drivery, i wtedy dopiero podłączamy takie zasilacze do takich PowerLEDów, no bo inaczej będzie się działo to co właśnie u mnie, że one bardzo się grzały, że bardzo szybko przepalały, no i nie będą spełniały swoich funkcji. To więc szkoda wyrzucenia jakichś tam pieniędzy w błoto. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.